Cześć, witajcie. Cześć, zapowiadamy kajak kompresja. Tak, z tym, że będzie to trochę dziwne, bo kiedyś nieopatrznie już na ten temat filmik zrobiliśmy, nie mając w planach jeszcze tego słowniczka. Zatem króciutko, co to jest kompresja? Kompresja to jest sposób, żeby większą ilość danych zmieścić w mniejszej ilości danych, czyli mniej więcej to samo, co robi kompresor, czyli bierzemy dużą ilość, nie wiem, powietrza i wciskamy go mniejszą. Jakie rodzaje kompresji mamy? No zasadniczo są dwa rodzaje kompresji, stratna i bezstratna. Jak sama nazwa wskazuje, kompresja bezstratna to jest taka, że po skompresowaniu i rozkompresowaniu dostajemy identycznie to samo, no a stratna, no to dostajemy coś podobnego, ale nieidentycznego. A jak chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to serdecznie, a nawet koniecznie, zapraszamy Was do obejrzenia filmu, który tu się tam pojawia na górze i który oczywiście znajdziecie na naszym kanale. A teraz zmierzamy powoli do następnej literki i żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.